Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy pierwszym liceum ogólnokształcącym serdecznie powitać uczestników pierwszego kręglarskiego turnieju klubów HDK PCK. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Komendy Powiatowej Policji. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Klub HDK PCK Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Klub HDK PCK pierwszego liceum ogólnokształcącego. Klub HDK PCK Kropla Życia. I kolumnę zamyka startująca poza konkursem grupa SIM PCK. Pragnę w imieniu organizatorów i mam nadzieję wszystkich uczestników serdecznie powitać wicestarostę Tomaszewskiego, pana Sławomira Szewczyka. Realizujemy się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na pierwszym turnieju kręglarskim dla honorowych dawców krwi. Bardzo szlachetna impreza, bo witam strażaków, która tego sportu właśnie jak jest kręglarstwo. Wysiłek ruchowy sprzyja rozwojowi całego organizmu. Ja jestem sędzią głównym dzisiaj, Antoni Smolarek, natomiast zastępcą sędziego głównego jest zawodniczka w sekcji kręglarskiej klubu sportowego Bielica Urszula Mieszyk. Turniej kręglarski klubów honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża uważam za otwarty i duże brawa! W ubiegłym roku powstał w gronie działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża pomysł zorganizowania dodatkowych imprez, takich sportowo-rekreacyjnych, w celu zintegrowania bardziej środowiska honorowych krwiodawców. I stąd w dniu dzisiejszym odbył się pierwszy turniej kręglarski dla zespołów klubów honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, które działają w szkołach ponadgimnazjalnych, a także w niektórych instytucjach jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, a także Klub Honorowych Dawców Krwi Kropla Życia, który działa przy Zarządzie Rejonowym PCK. Najlepsze zespoły dzisiaj zostały nagrodzone medalami, a w klasyfikacji drużynowej były jeszcze puchary dla zespołów. I tak fundatorem pucharu za pierwsze miejsce był Urząd Miasta z racji honorowego patronatu prezydenta miasta. Za drugie miejsce był puchar starosty Piotra Kagankiewicza, a za trzecie miejsce puchar prezesa Zarządu Rejonowego PCK Małgorzaty Snopek. Głównymi organizatorami pierwszego turnieju kręglarskiego klubu w HDK PCK był Zarząd Rejonowy PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy pierwszym LO. A stało to się przy współudziale Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Chcieliśmy przede wszystkim zrobić Państwu miłą zabawę. I czy to była miła zabawa dzisiaj?
najlepszego LO, 627 punktów. I zwycięzcą pierwszego turnieju kręglarskiego klubów HDK PCK złoci medaliści Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3! 639 punktów. Bardzo proszę panią prezes Małgorzatę Snopek, bardzo proszę panią kierownik Barbarę Kowacką. Wręczamy Klub HDK PCK Policji brązowe medale! Za drugie miejsce był Puchar Starosty, za pierwsze miejsce Puchar Prezydenta Miasta Rafała Zagozdona. Kapitan, to ten co zrobił najlepszy wynik, tak? I też chyba najlepszy. I medal, proszę bardzo. No i duże brawa dla tych, co dzisiaj byli na podium i tych, co uczestniczyli. Trzecie miejsce. Jolanta Gadłowska, grupa SIG PCK. 167 punktów. Drugie miejsce. Srebrny medal. Katarzyna Dobruszek, ZSP numer 6, 140 punktów. Pierwsze miejsce, złoty medal. Adrianna Król, SIG PCK, 144 punkty. Jeszcze będą nagrody rzeczowe. Ale po prawie duże brawa dla najlepszych kobiet. To jest za pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Często nie chwila, mam cię, to często nie chwila, mam cię, to często nie chwila, mam cię, to często nie chwila, mam cię. Trzecie miejsce, brązowy medal. Marek Nowak, ZSP numer 3, 188 punktów. Drugie miejsce, srebrny medal. Norbert Osiński, również ZSP 3, 193 punkty. I zwycięzcą pierwszego... I zwycięzcą pierwszego turnieju kręglarskiego klubu HDK PCK został Kamil Stępień, pierwszy to 205 punktów. Prosimy do zdjęcia fanfary. Powiem w ten sposób, rzeczywiście po zachowaniu zawodników
i również tej, co prawda, niezbyt licznej publiczności okazało się, że impreza się nam udała. I to jest powód do satysfakcji. Widać było zadowolenie, widać było reakcję zawodników, publiczności. Dlatego mam nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie się druga edycja. Ponadto w tym roku kalendarzowym na jesieni planowane są zawody strzeleckie. Po raz drugi zresztą. Zawody strzeleckie właśnie również dla klubu honorowych dawców krwi.